Ministerstwo Książek. I na koniec opowiem Państwu o książce Zdzisława Brałkowskiego, Wileńszczyzna w miniony czas. A to jest propozycja od wydawnictwa Psychoskok. Życie dwóch rodzin żyjących na Wileńszczyźnie od pokoleń zostaje zakłócone przez wielką politykę. Lata okupacja, po wojnie zmiana granic Polski, repatriacje oddziałują bezpośrednio na ich losy. Zdarzenia śmieszne przeplatają się z dramatycznymi, ludzie wpadają w wiry historii. Zakochanym nie sprzyja czas, rodziny się rozdzielają. O narodowości decyduje natomiast wola urzędnika. Opowiadania obejmują okres II wojny światowej i czasy powojenne. Powracając do początku lat 70., starsi czytelnicy wrócą pamięcią do własnych przeżyć. Młodsi poznają fragment naszej historii widzianej oczyma zwykłych ludzi. Autor przepracował kilkadziesiąt lat w różnych zawodach i na różnych stanowiskach. Najpierw w fabryce, potem z młodzieżą. Wspomnienia są kanwą jego książek. Pierwszą była powieść Syberia, inny świat, wydana w 2015 roku. Kolejną, a pierwszą z cyklu Zza zasłony czasu była Młodość szczęśliwa, wydana w 2016 roku. Książka Wileńszczyzna w miniony czas jest drugą w tym cyklu. Losy bohaterów tej książki to losy wielu Polaków z terenów Wileńszczyzny. Kiedy przez ten teren przechodziły wojska za wojskiem, zmieniały się tylko mundury. Kiedy jednego okupanta zastępował drugi, kiedy pojedynczy człowiek nie znaczy nic, wrzucony w wir historii. Janek Brałkowski to ojciec autora i to jego losy wojenne i powojenne poznajemy w książce. Spokojne życie i pracę w gospodarstwie zakłócają Niemcy i Sowieci. Janek dwukrotnie ucieka, najpierw z pociągu wiozącego na roboty przymusowe do Niemiec, potem nie daje się NKWD, przeczuwając, jaki będzie los AK-owców, bo nie mogło też zabraknąć udziału w Armii Krajowej i walki z Niemcami. A potem, żeby Sowieci nie dopatrzyli się tej AK-owskiej przeszłości, szlak bojowy z pierwszą armią Wojska Polskiego. Tuż po wojnie Janek zostaje na terenie Polski. Wileńszczyzna jest już sowiecka. Niektórzy do Polski przenoszą się od razu. Ci, którzy mają pola, gospodarstwa i sporo pracy, zostają na rok, potem dwa, żeby zebrać co się da. W końcu chcą wrócić, idą do urzędnika i dowiadują się, że są Białorusinami. Nic nie da się zrobić. Polacy wyjechali po wojnie. A tym, którzy zostali, po prostu zmieniono narodowość na białoruską. Doszło więc do tego, że Janek był Polakiem, a jego matka, ojciec, rodzeństwo to Białorusini. Fakty są nieważne. Decyzja władzy sowieckiej święta. Listy wracały z adnotacją. Adresat nieznany. Dopiero po śmierci Stalina odwilży w Polsce i Związku Radzieckim, po wypełnieniu wielu formalności, dostarczeniu wszystkich papierków, zaświadczeń, dokumentów, Janek mógł pojechać w rodzinne strony. A stało się to ponad 20 lat po wojnie i po tym, jak opuścił Wileńszczyznę. I tu zaczyna się kolejna część książki, której bohaterem jest sam autor, Zdzisław Brałkowski. Potańcówki, kombinowanie, wiejskie życie, spanie na sianie, młodość, brawura, odwaga. Słowem, wakacje na Wileńszczyźnie w latach 70. Wydarzenia opisane w książce wydarzyły się naprawdę. Pamięć o nich jest przekazywana kolejnym członkom rodziny. Zdzisław Brałkowski opisał je w bardzo ciekawy, fabularyzowany sposób. Nie brakuje tu momentów zabawnych, bo wojna to śmierć, ale też życie. Życie to codzienne, to miłość i plany na przyszłość. Wileńszczyzna w miniony czas to propozycja od wydawnictwa Psychoskok. Ministerstwo Książek.